Gościem Studia 3 jest w dniu dzisiejszym pan Andrzej Przewoźnik, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Falk i Męczeństwa. Proszę powiedzieć, czym jest Rada Ochrony Pamięci Falk i Męczeństwa? Jaka jest jej struktura wewnętrzna? Jakie miejsce we władzach Rzeczpospolitej? Rada Ochrony Pamięci Falk i Męczeństwa jest instytucją rządową, ulokowaną w strukturze władzy bardzo wysoko, bo przy osobie prezesa Rady Ministrów składa się jakby z dwóch członów ciała społecznego, którym jest Rada, licząca 25 osób. I między innymi w skład Rady wchodzi pan profesor Bartoszewski, pan Jan Nowak-Jeziorański, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie pan Ryszard Kaczorowski. Grupuje wybitne autorytety z terenu Polski, spoza Polski. I biuro, którym na co dzień kieruje, biuro zajmuje się najogólniej rzecz biorąc wykonywaniem czy realizacją kierunków działań, które podejmuje Rada. Słyszymy, że bardzo dużo robi się teraz w kierunku upamiętnienia miejsc zbrodni sowieckiej. Co w tej materii zrobiła Rada w ostatnim okresie? Rzeczywiście główny ciężar prac, jaki Rada podejmuje w ostatnim czasie, w okresie ostatnich 3-3,5 roku, przypada na teren byłego Związku Sowieckiego. Tutaj trzeba wymienić, że pierwszą i priorytetową akcją, którą Rada kieruje, jest upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. I to jest cały szereg prac, takich jak prowadzenie działań sondażowych, prac ekshumacyjnych, czy wreszcie budowa polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, w Biednoje i w Charkowie. Jest to, tak jak powiedziałem, priorytetowe zadanie Rady, które, miejmy taką nadzieję, powinno się zakończyć w ciągu najbliższych 2, a najdalej 3 lat. Wreszcie oprócz kompleksu spraw katyńskich zajmuje się Rada upamiętnieniem ofiar zbrodni sowieckich na terenie niemal całego Związku Sowieckiego, a więc na terenie państw, które powstały po jego rozpadzie, czyli Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, czy chociażby w części europejskiej Federacji Rosyjskiej, ale także na Dalekim Wschodzie. Myślę tutaj o kompleksie spraw związanych z cmentarzami andersowskimi, powstałymi w czasie pobytu armii generała Władysława Andersa na terenie Związku Sowieckiego. Dzisiaj to są samodzielne państwa Kazachstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, gdzie niedawno miałem okazję być i zlokalizować aż 14 oczywiście zniszczonych cmentarzy, które niebawem będziemy chcieli odtworzyć. Nasza działalność sięga jeszcze dalej, bo prowadzimy inwestycje upamiętniające męczeństwo Polaków na Workucie, w rejonie Władywostoku, ale również w rejonie Archangielska i w innych rejonach Rosji, które są w znaczny sposób oddalone od Polski. Jaki jest stosunek władz zarówno rosyjskich, jak i państw, które powstały na gruzach byłego ZSRR do prac, które prowadzi Rada? Czy spotykacie się z przychylnością, czy też stosunek ten zmienia się wraz z sytuacją polityczną? Stosunek władz rosyjskich, a również ukraińskich, bo na terenie Ukrainy leży Charków, gdzie prowadzone są prace, jest bardzo zróżnicowany. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że on uległ zmianie na przestrzeni ostatnich 2 lat. Myślę, że w kierunku pozytywnym, który pozwolił na rozpoczęcie po długich staraniach, po trudnych dyplomatycznych rozmowach, po podpisaniu specjalnych umów na prowadzenie prac sondażowych, ekshumacyjnych i ekshumacyjnych w Katyniu i w Miednoje. Przed tymi pracami strona rosyjska bardzo się broniła, nie chciała prowadzenia takich prac. Niemniej jednak my wyszliśmy z założenia, że budowa w tych miejscach polskich cmentarzy wojennych musi być po prostu poprzedzona takimi pracami, po to, aby zebrać możliwie maksymalną wiedzę na temat tego, czy wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej znajdują się w tych miejscach, jak są zlokalizowane mogiły, wyznaczyć granice cmentarzy. Te prace musiały być przeprowadzone i myślę, że mogę powiedzieć, że pomimo różnych trudności, różnych przeciwności,
bo i takie się zdarzają, znaleźli się po stronie rosyjskiej partnerzy, z którymi mogliśmy na ten temat rozmawiać i mogliśmy podjąć działania, które zaowocowały przeprowadzeniem ogromnych prac ekshumacyjnych. Nieco inaczej to wyglądało na terenie Ukrainy, gdzie prace były opóźnione ze względu na to, że nie mieliśmy stosownych umów międzypaństwowych. Niemniej jednak po wielu dyskusjach, po wielu rozmowach doszliśmy do porozumienia i mogliśmy rozpocząć w 1994 roku, a rozwinąć w 1995 roku pracę o charakterze ekshumacyjnym w szóstym kwartale Parku Leśnego w Charkowie. Prace, które spotkały się z bardzo dobrym i bardzo życzliwym przyjęciem władz Charkowa i muszę przyznać również, że przyniosły one nadspodziewany efekt. Przyniosły cały szereg nowych wątków, o których myśmy po prostu nie wiedzieli. To jest, można powiedzieć, ten podstawowy etap, który pozwolił na przygotowanie czynności związanych z rozpoczęciem budowy cmentarzy w Katyniu i w Miednoje. I tę budowę chcemy rozpocząć jeszcze w lecie bieżącego roku. Nieco inaczej wygląda to w Charkowie, gdzie ze względu na ogromną ilość masowych grobów zlokalizowanych przez naszą ekipę, to jest łączna liczba 64 masowych grobów, musimy pracę kontynuować i w tym roku przewidziane są dalsze 4 miesiące prac o charakterze ekshumacyjnym, które pozwolą na zlokalizowanie wszystkich grobów, stwierdzenie, czy w tym miejscu, a więc w szóstej strefie Parku Leśnego w Charkowie, znajdują się szczątki wszystkich jeńców Starobielska, jak również określenie granic cmentarza i jego charakteru.